Witam Cię na medytacji szóstej. Usiądź tak, aby było Ci wygodnie i pamiętaj, aby Twój kręgosłup był prosty. Zamknij oczy i zacznijmy. Na początku weź 4 głębokie wdechy, a z wydechem odpuść. Pozwól sobie na zanurzenie się w tym, co wydarza się tu i teraz. Zaobserwuj teraz swój oddech. Zauważ, kiedy pojawia się wdech i podążaj za nim aż do końca. Podobnie uczyń z wydechem. Niektórzy doświadczają krótkiej przerwy między wdechem a wydechem. Sprawdź proszę, czy i ty ją zauważasz. Czy krótka pauza występuje u ciebie także między wydechem a kolejnym wdechem? Czasami oddech może być głęboki lub bardzo długi. Czasem się zdarzy, że zauważysz szybkie, krótkie wdechy. Zaobserwuj teraz, jaki jest Twój oddech w tym momencie. Bardzo dobrze. Poproszę Cię teraz, abyś spróbował policzyć swoje oddechy od 1 do 10, starając się tak, aby nic Cię nie rozkojarzyło. Zauważ wdech i policz w umyśle 1. Zauważ wydech i policz jeszcze raz 1. Pojawia się kolejny wdech. Policz 2. Wydech 2. W ten sposób liczysz tylko do 10 i zaczynasz jeszcze raz. Zauważ, gdzie jest Twoja uwaga i wróć do liczenia oddechów. Jednym z błędów podczas medytacji jest odpływanie w myślach i fantazjowanie. Pojawia się jakiś ciekawy pomysł lub przypominasz sobie sytuację z przeszłości.
I nagle łapiesz się na tym, że zaczynasz to analizować i wchodzić w to głębiej i głębiej. Tworzysz wtedy niekorzystny nawyk, którego skutków doświadczasz w codziennym życiu, kiedy z wielkim trudem przychodzi ci się skupić na czymś trochę dłużej. Nie ma nic złego w tym, że myśli pojawiają się. Zauważ je, przyjrzyj się im i po prostu puść. Nie oceniaj, nie szukaj ich znaczenia, po prostu puść. Tak, jak to robisz ze swoim wydechem. Czasami jednak zdarza się, że myśli będą cię pochłaniać jak nurt silnej rzeki. W takiej sytuacji weź głęboki wdech i odetchnij. A gdy wyraźnie poczujesz swój oddech, tylko go obserwuj. Każdy taki powrót z natłoku myśli jest zmianą starego wzorca i jest tym, co trenujemy podczas medytacji. Przez ostatnią minutę tej medytacji zacznij jeszcze raz, lecz tym razem nie koncentruj się na niczym szczególnym. Po prostu zauważ wszystko, co się będzie pojawiać, bez oceny i analizy. Bardzo dobrze. Gratuluję ci serdecznie kolejnej praktyki. To, co tutaj robisz, jest przejmowaniem odpowiedzialności za swoje życie i jakość twojego umysłu. Wymaga to odwagi i dyscypliny. Jednak spokój, którego będziesz doznawać coraz częściej, jest tego wart. Dziękuję ci jeszcze raz i do usłyszenia jutro na medytacji siódmej.